Jestem niestety przekonana, że kiedy większość stylistów paznokci przegląda sobie posty na grupach, na Facebooku albo na przykład moje posty na Instagramie i trafia na nagłówek pod tytułem prawo w stylizacji paznokci albo prawo w salonie kosmetycznym, to niestety większość skroluje dalej, stwierdzając, że właściwie to nic interesującego. Stwierdzają, że tak naprawdę temat ich w ogóle nie dotyczy, że gdzie prawo, jakie prawo, przecież oni tylko malują paznokcie. A tymczasem nie. Tak być nie powinno. To jest błąd kardynalny z tego względu, że niestety świadomość sytuacji prawnej, w jakiej w tym momencie egzystujemy w Polsce, znajomość podstawowych praw i obowiązków zarówno usługodawcy, jak i konsumenta są absolutnie kluczowe. I nawet teraz jestem przekonana, że większość z Was, słuchając, myśli sobie, pieprzy głupoty ta pastuszak, jakieś bzdury, przecież ja tylko robię paznokcie, cóż może mi się stać? No nie. Nie, zdecydowanie nie i zaraz Wam to udowodnię. Ponieważ przeprowadziłam taką drobną ankietę na Instagramie. Ankieta drobna, ale szalenie ważna, bo co ona nam powiedziała? Słuchajcie. Otóż 86% respondentów nie wie, że na przykład pół roku po upływie ważności vouchera klientka może wymagać wykonania zabiegu lub zwrotu pieniędzy za tenże voucher. Zdziwienie, nie? Albo na przykład idąc dalej, 55% respondentów nie wie, że w przypadku niewykonania zabiegu z winy salonu musi on oddać klientce dwukrotność zadatku. Dwukrotność, kochani. Nie brzmi dobrze, prawda? Albo idźmy dalej. 71% respondentów nie wie, że klientka, której w czasie zabiegu przepiłowano paznokcie i porżnięto skórki, musi za ten zabieg zapłacić. Musi. A co tam się dalej będzie działo, to sobie powiemy, ale zapłacić musi. Albo na przykład 65% respondentów nie wie, że salon kosmetyczny może kontrolować ponad 21 różnych instytucji. Nie tylko sanepid i nie tylko Urząd Skarbowy, bo tak się przyjęło. 21. Ale idźmy dalej, to nie wszystko. Na przykład 48% respondentów nie wie, że widełki cenowe, czyli na przykład stylizacja żelowa od 60 do 80 zł, są niezgodne z prawem. Co jeszcze? 38% respondentów nie wie, że prowadząc działalność nierejestrowaną, muszą posiadać kasę fiskalną i wydawać paragony. Co dalej? 80% nie wie, że zapis o braku odpowiedzialności za rzeczy pozostawione w poczekalni jest niezgodny z prawem. I słuchajcie, ja bym tak mogła wymieniać i wymieniać. Albo na przykład jeszcze jedna rzecz na sam koniec. Nie pamiętam procentów, zaraz Wam powiem. Ale dużo, chyba 68, nie wie, co może się stać w momencie, kiedy przeprowadzą na Instagramie lub Facebooku konkurs, w którym będą prosić o polubianie lub udostępnianie. Nie wiedzą, co im za to grozi, ponieważ to jest niezgodne z regulaminem tychże platform. I to jest katastrofa, kochani. Bo w momencie, kiedy dojdzie już do sytuacji trudnej, konfliktowej, bolesnej, niestety stracicie ogrom czasu, ogrom nerwów, a możecie stracić też kupę pieniędzy. I dlatego w tym momencie jest mi bardzo miło, że dobrnęliście do tego momentu odcinka, do tego momentu wywiadu, ponieważ przechodzimy do meritum. Mam nadzieję, że udowodniłam Wam tutaj, że znajomość prawa jest niezbędna w naszej branży, a nieznajomość prawa szkodzi. Ja oczywiście na ten temat z punktu widzenia praktyka, można powiedzieć, wiem sporo, bo prowadzę biznes od, nie wiem, kilkunastu lat, ale nie jestem ekspertem, broń Boże. Eksperta mam po mojej lewicy, fantastycznego eksperta, ponieważ jest to Katarzyna Rudlicka, właścicielka Prawniczego Centrum Szkoleniowego Cognito. Kasiu, daję Ci dopiero teraz dojść do słowa, przepraszam, ale ten wstęp był niezbędny. Zdaję sobie z tego sprawę, żeby zainteresować, zaciekawić i uświadomić. Bardzo mi miło, że mogę u Ciebie gościć. I słuchajcie, co musicie wiedzieć, zanim oddam głos Kasi? Współpracujemy razem od kilku miesięcy już tak naprawdę. Współpraca idzie fajnie, bo to, że my się fajnie dogadujemy, to jedno, ale widzimy, że rośnie świadomość, że rzeczywiście stylistki paznokci, makijażystki, fryzjerki, stylistki rzęs zaczynają dostrzegać, jak ważne tematy poruszamy.
I może teraz parę słów o tej naszej dotychczasowej współpracy, Kasiu. Proszę, ja już się zamykam, nic nie mówię. Od kilku miesięcy, tak jak już wspomniałaś, opracowujemy różnego rodzaju wzory dokumentów prawnych właśnie dla osób, które prowadzą salon beauty w Polsce. Mamy już 5 gotowych wzorów, które możecie kupić za pomocą strony Pauliny Pastuszak. Oprócz tego przygotowujemy szkolenia. W chwili obecnej jest dostępne szkolenie Prawna Mała Czarna, które jest totalnym must have dla każdego przedsiębiorcy, który chce założyć salon beauty lub który prowadzi salon beauty, bo dobre przygotowanie też do rozpoczęcia działalności jest niezmiernie ważne pod kątem prawnym. I to są takie dwa aspekty, na których szczególnie się teraz skupiliśmy. Dokładnie. I teraz może zacznijmy od wzorów dokumentów prawnych, ponieważ to brzmi groźniej. Bo jak słyszymy wzór, dokument prawny, to jakaś ustawa nam staje przed oczami, z której w ogóle nic nie rozumiemy i generalnie rzucamy to wszystko w kąt, stwierdzając, a pieprze, jakoś to będzie. A tymczasem nie. Szanowni Państwo, tak to wyglądać nie powinno. Dlatego przygotowaliśmy na ten moment, bo będzie ich więcej, 5 różnych rodzajów wzorów dokumentów prawnych. Pierwszy, bardzo ważny, dla stylistek. Tak szeroko pojmowany wzór dokumentów prawnych dla stylistek paznokci. I powiedz proszę, co się tam w nim znajduje? To jest taki podstawowy pakiet, który każda stylistka powinna w swoim salonie posiadać. To jest taki must have, podobnie jak szkolenie Prawna Mała Czarna. Może nadmienię, że to szkolenie i te dokumenty w zasadzie są ze sobą skorelowane. Całość tworzy takie kompendium podstawowej wiedzy właśnie dla każdej stylistki paznokci. Natomiast stricte we wzorach znajduje się wzór regulaminu salonu beauty, który jest niezmiernie ważny, żeby zabezpieczyć się przed różnego rodzaju reklamacjami czy też kontrolami właśnie z urzędów. Ponadto mamy wzór polityki prywatności. Jeżeli ktoś posiada stronę internetową, to również jest to obligatoryjny dokument. Ponadto mamy dokument RODO. Wiadomo, RODO to taki trochę straszny hasło. Zazwyczaj wszyscy się boją, to RODO, bo takie duże kary grożą za niewprowadzenie odpowiednich procedur, więc taki wzór również przygotowaliśmy. A ponadto mamy ankietę przedzabiegową manikir oraz pedikir i zalecenia po zabiegu. Właśnie, a te dwa ostatnie aspekty, zalecenia i ankieta, jakbyś tak miała w praktyce wskazać, po co one są potrzebne, bo na pewno słuchacze w tym momencie myślą sobie, no nie mam zaleceń, ja mówię pani, żeby posmarowała skórki oliwką i żyje, i nic mi nie jest, i biznes się kręci. Albo ankieta przedzabiegowa, no nie, no po co, no pytam, jakie chcę paznokcie, czy migdał, czy kwadrat, robię, dziękuję, do widzenia. Ale to nie jest takie proste. Zgadza się. Po pierwsze, ankieta zabezpiecza nas jako przedsiębiorców pod takim kątem, że mamy podpis klientki i na tej ankiecie zbieramy wszystkie informacje dotyczące przeciwwskazań do zabiegu. Czyli po pierwsze już zabezpieczamy się, że wykonujemy zabieg osobie, której możemy po prostu wykonać taki zabieg. Nie ma żadnych przeciwwskazań co do niego. Po drugie, zbieramy zgody na przetwarzanie danych osobowych, a także rozpowszechnianie i upublicznianie wizerunku. Właśnie. Bo chodzi tutaj o sytuację, w której chcemy zrobić zdjęcie przed i po wykonanej na przykład stylizacji paznokci i wrzucić na nasze social media. Ponadto ankieta genialnie sprawdzi się w sytuacji, w której przychodzi do nas klientka, robimy paznokcie i mówi, często zdarza się ta sytuacja, a wie pani, zapomniałam pieniędzy, ja pójdę tutaj za rogiem, jest na pewno bankomat, wypłacę i wrócę, po czym to był ostatni raz, kiedy widzieliśmy tą klientkę, więc dzięki takiej ankiecie również możemy zebrać dane osobowe tej klientki, takie jak adres, telefon, adres e-mail i w razie czego będziemy mogli wyegzekwować również taką kwotę, jeżeli ta klientka do nas nie powróci i zapomni jakimś cudem zapłacić nam za wykonaną usługę. Ponadto jeszcze dodam, że zalecenia pozabiegowe, o które również mnie pytałaś, są ważne pod tym kątem, że dzięki nim będziemy mogli co niektóre reklamacje rozpatrywać w sposób negatywny. Bo jeżeli uprzedzamy klientkę, nie wolno obgryzać paznokci, nie wolno podważać ich, jeżeli używamy środków chemicznych, to należałoby założyć rękawice, jeżeli idziemy pracować ciężko fizycznie do ogrodu, to również trzeba byłoby zabezpieczyć w jakiś sposób
tą stylizację, więc takie zalecenia również będą miały wpływ na rozpatrzenie różnego rodzaju reklamacji. Dokładnie, bo miejmy świadomość, że owszem, z punktu widzenia obsługi klienta zależy nam na tym, żeby reklamacji było jak najmniej, to wiadomo, ale czasem się zdarzają i nie powinno być naszym celem wykonywanie po pierwsze wszystkich możliwych zabiegów w momencie, kiedy klientki przychodzą i zwracają uwagę na to, że kolor troszeczkę inny niż oczekiwały. No nie, no wtedy ta reklamacja w żaden sposób, reklamacja tutaj cudzysłów nawet wielki, nie powinna być rozpatrywana w sposób pozytywny, bo z jakiej racji? Zgadza się, natomiast pamiętajmy, że nie możemy ograniczyć również naszym klientom możliwości złożenia reklamacji. Tak. Pamiętajmy, że nawet jeżeli z tyłu głowy już wiemy, że ta reklamacja nie będzie rozpatrzona w sposób pozytywny, to taki klient zawsze taką reklamację może złożyć. Bo też miejmy świadomość, to już tak bardziej z punktu widzenia obsługi klienta, że najbardziej lojalni i później najwierniejsi klienci to są właśnie klienci poreklamacyjni, którzy zostali bardzo fajnie potraktowani i bardzo fajnie obsłużeni. Więc my tutaj, broń Boże, nie namawiamy do tego, żeby wszystkie reklamacje odrzucać, hurtem odrzucać, nic z tych rzeczy. Tak. Ale trzeba wiedzieć, kiedy reklamacja jest uzasadniona, a kiedy nie. Bo klientki, konsumentki już to wiedzą. Rośnie ta świadomość, zgadza, prawda? Zgadza się. Natomiast ja jeszcze wspomnę, bo świetnie powiedziałeś, że to jest pod kątem marketingowym bardzo ważne. Również takie ankiety przedzabiegowe pod kątem marketingowym są istotne z racji tego, że zbieramy też informacje na temat daty urodzenia klientki. I zabezpiecza nas to dodatkowo przed tym, że wiemy, że nie wykonujemy usługi poniżej osobie poniżej 18 roku życia, ale dodatkowo możemy z okazji urodzin zaproponować klientce dodatkowy rabat, zabieg. I właśnie dzięki takim informacjom również nie tylko zabezpieczamy się prawnie, ale działamy fajnie marketingowo. Dokładnie tak. I to wszystko w jednym tylko wzorze dla stylistek. Poza tym mamy wzór dokumentów prawnych dla pracodawców. I tam też dzieje się dużo ważnych rzeczy. Zgadza się. Jest to póki co najdroższy pakiet w sklepie z racji tego, że ma bardzo dużo w sobie również dokumentów. Nawet chyba nie jestem w stanie wymienić wszystkich. Natomiast z pewnością jest tam wzór umowy o pracę, wzory różnego rodzaju umów rozwiązania stosunku pracy za porozumieniem stron, z winy pracownika, bez winy pracownika, ale co niezmiernie ważne, również w tym pakiecie posiadamy przeniesienie autorskich praw majątkowych właśnie, co do wykonanych przez naszych pracowników usług, tak żebyśmy również mogli je rozpowszechniać w internecie, a także taki przykładowy zakres obowiązków pracownika, bo o tym też często pracodawcy zapominają i czasami zlecają pracownikom obowiązki, które do nich nie należą. Mhm. Zgadza się. Idąc dalej, mamy też świetny wzór umowy szkoleniowej dotyczący podnoszenia kwalifikacji pracownika i tu wchodzimy już w obszar zakazu konkurencji. To też trudny temat. Bardzo trudny temat, zważywszy na fakt, że na co dzień spotykam się z różnymi sytuacjami moich klientów, gdzie niejednokrotnie nie słyszę, że wyszkolił na przykład dany pracodawca pracownika, wysłał na bardzo różnego rodzaju szkolenia, zapłacił bardzo dużo pieniędzy również, po czym miesiąc później ten pracownik składa wypowiedzenie, odchodzi, bo on jednak swój salon chce otworzyć z całą wiedzą. Więc taka umowa będzie przede wszystkim zabezpieczała pracodawców, żeby ten pracownik w cudzysłowie odpracował to, co ten pracodawca musiał w niego zainwestować. I ponadto, to też jest ważny wzór, jeżeli chodzi o zabezpieczenie się pod kątem podbierania klientów. O jeżeli tak, to jest straszne. Przepraszam, tak, że ci się wtrącę, ale to jest nagminny temat poruszany na grupach paznokciowych bardzo często. Zgadza się. No, gdzieś tam pod stołem te wizytówki kładzione, wie pani, bo ja w domu tam 30 zł robię taniej, to zapraszam. Więc zdarzają się owszem też takie sytuacje i warto przed takimi sytuacjami też się zabezpieczyć. Dokładnie tak. Idźmy dalej. Mamy wzory umowy najmu lokalu użytkowego. Przyznam szczerze, że to chyba w ogóle jest nawet częstszy problem niż nawet reklamacje. Bo na przykład często zdarzają się sytuacje, w których my chcemy w jakiś sposób przygotować lokal pod kątem wizualnym, inwestujemy w ten lokal, płacimy za remont, za wyposażenie, za nowe tapety i nagle okazuje się, że właściciel, dokładnie tak, że właściciel lokalu wypowiada nam tą umowę, a umowa najmu nie regulowała kwestii właśnie dotyczącej inwestowania w ten lokal środków pieniężnych. I tak naprawdę te pieniądze zostają w lokalu. Nikt nam tych pieniędzy nie zwróci, więc to też jest równie ważne. I tak samo zdarzają się sytuacje, w których odprowadzamy opłatę do właściciela,
a ten właściciel nie odprowadza jej dalej. Opłata za media tutaj mówimy. I zdarzają się sytuacje, w których robimy paznokcie i nagle nie ma prądu. I co teraz? Więc... I teraz sięgamy po akryl, bo tak. Akryl nie wymaga lampy UV. Jest oczywiście. Zawsze rozwiązanie. Tak, ale kiepskie. Ale kiepskie. Natomiast również trzeba pamiętać, żeby w takiej umowie odpowiednie zapisy zawrzeć. Dokładnie tak. I ostatni wzór dokumentów, który mamy do dyspozycji u nas w sklepie, to regulamin konkursu na Instagramie i Facebooku. Dokładnie, zgadza się, bo pamiętajmy, że jeżeli chcemy w ogóle organizować konkurs na Facebooku, na Instagramie, to musimy posiadać regulamin takiego konkursu. I to jest obowiązek nałożony przez te platformy, więc to już nawet nie samo prawo, tylko właściciele platform na nas to nakładają. I tak samo wiele osób, które organizuje takie konkursy, zapomina o podatkach. I tutaj również w tym regulaminie poruszamy, w tym wzorze regulaminu poruszamy te kwestie i rozpisujemy, w jaki sposób należy pod kątem podatkowym podejść do organizowania takiego konkursu. Czyli po prostu nie można sobie zrobić konkursiku na zasadzie wygraj stylizację paznokci i po prostu wręczyć tę stylizację paznokci komuś. To jest dużo bardziej skomplikowane, również pod kątem samego zamysłu tegoż konkursu, bo tak jak wspomniałam na początku, te lajki, te udostępnienia, te zapraszania koleżanek, no nie wchodzą tam w grę. Zgadza się i wiele osób też, mogę w tym miejscu zaznaczyć, bo o tym jeszcze też nie mówiłyśmy, myli konkurs z rozdaniem. I jeżeli chodzi o rozdanie, to często bywa tak, że losujemy tak jakby ze wszystkich komentarzy jeden. Widzę nawet często na Insta Stories gdzieś tam wczytywane są wszystkie komentarze i ten, który mi się trafi, to ten wygrywa. Nie możemy takich rzeczy robić z racji tego, że to jest loteria promocyjna, która w ogóle odmiennie przepisami jest uregulowana i za to również skarbówka może do nas zapukać do drzwi. Więc pamiętajmy, że jest różnica również między loterią promocyjną, właśnie rozdaniem, a konkursem. Będziemy też szerzej o tym mówić w szkoleniu dotyczącym social mediów. A miało być tak miło, sympatycznie, łatwo no i przyjemnie. Nie tym razem, następnym. I to były wzory dokumentów prawnych. Co bym tutaj chciała koniecznie dodać? Te wzory składają się tak jakby z dwóch elementów. Jedna część to jest ta treść właściwa, to meritum, to mięcho, ale z boku są cudowne, powiedzmy, didaskalia, są wspaniałe wstawki, które tłumaczą z polskiego na nasze. W związku z tym naprawdę nie trzeba brnąć przez ustawy i zastanawiać się, co cholerny autor miał na myśli. To jest wszystko znakomicie przez Katarzynę i jej zespół wyjaśnione. To mi się strasznie spodobało. Bardzo się cieszę i chyba nie tylko o tobie, bo też dostaję wiadomość, przyznam szczerze, prywatne, gdzie osoby mówią, że naprawdę nie mają problemu z uzupełnieniem tego dokumentu i o to właśnie nam chodziło, żeby każda osoba, która totalnie nawet nie ma żadnego pojęcia, jak wygląda kwestia prawna w danym zakresie, mogła sobie pozwolić na wprowadzenie odpowiednich dokumentów prawnych i żeby wiedziała, w jaki sposób takie dokumenty uzupełnić i zastosować, bo tam również mamy całą instrukcję wdrożenia, gdzie jaki dokument powinien być zamieszczony, w jaki sposób go wykorzystać. Więc to jest dodatkowy plus. Dokładnie tak. Ale to były same wzory, natomiast poszłyśmy krok dalej i mamy już w tym momencie do dyspozycji po pierwsze ten jeden odcinek Prawna Mała Czarna, o którym tak. Zaraz jeszcze parę słów powiemy. Oczywiście. Po drugie, w momencie kiedy nagrywamy tę rozmowę, za dwa dni będzie debiutował kolejny odcinek Akademii Online, cudny i fantastyczny. I tu również też oddaję Tobie głos, bardzo proszę, nie będę się wtrącać. Dobrze, to zacznijmy najpierw od tej Małej Czarnej, o której wspomniałaś. Prawna Mała Czarna to szkolenie, tak jak już wcześniej mówiłam, must have dla każdego przedsiębiorcy. Tłumaczymy tam właśnie, jaka dokumentacja powinna być w salonie, jakie zapisy najlepiej wprowadzić. Objaśniamy dodatkowo różnego rodzaju kwestie prawne, takie jak odstąpienie od umowy zawartej na odległość lub też w salonie, czyli co w sytuacji, kiedy klientka kupuje jakiś produkt i chce go zwrócić. Mówimy także o wyjątkach, kiedy na przykład klient nie może odstąpić od umowy, bo przypuśćmy, jest to produkt cyfrowy albo produkt zindywidualizowany, więc wymieniamy tam również te wyjątki, a ponadto objaśniamy kwestie związane z zadatkiem oraz zaliczką, bo to też często jest mylone. I tak jak wcześniej wspomniałaś na początku swoich badań, które przygotowywałyśmy,
Zadatek powinien być zwrócony, jeżeli klient tego zażąda, w dwukrotnej wysokości, jeżeli z naszej winy, jako z winy przedsiębiorców, tak, nie doszło do realizacji umowy. Dokładnie. Więc to są między innymi te kwestie, które poruszamy w tym szkoleniu, a ponadto mamy właśnie teraz premierę w tym tygodniu kolejnego szkolenia z zakładania działalności gospodarczej, w którym to szkoleniu między innymi również mówimy o działalności mobilnej i działalności nierejestrowanej. Wspominamy też o tych tematach. Dokładnie, bo to jest, przepraszam, wejdę w słowo, oczywiście, bo to jest szkolenie, o które prosiłyście i prosiliście naprawdę wielokrotnie. To jest wyjście naprzeciw Waszym oczekiwaniom, z tego względu, że bardzo wiele osób w tym momencie postpandemicznej rzeczywistości chce rzucić tę dotychczasową pracę i zająć się stylizacją paznokci, ale nie wiedzą, jak to prawnie i organizacyjnie pochwytać. Bo tych możliwości, wariantów, tych opcji, tych prawnych uregulowań jest tak dużo, że rzeczywiście często trudno się połapać i tutaj my całe na czarno pojawiamy się i rozwiewamy Wasze wątpliwości. Zgadza się. Tak naprawdę to szkolenie to jest takie przeprowadzenie krok po kroku naszych słuchaczy przez cały proces zakładania działalności gospodarczej. Również w tym szkoleniu po części doradzamy, w jakich sytuacjach, przypuśćmy, będzie jaka forma opodatkowania najlepsza. Mówimy, na co zwrócić uwagę, mówimy o kasie fiskalnej, opowiadamy o kwestiach związanych z podatkiem, także VAT, bo co do zasady salony beauty są zwolnione z podatku VAT, ale w co niektórych przypadkach jest to opłacalne. Mówimy, w których warto być takim podatnikiem VAT. I dlatego właśnie też to szkolenie tak naprawdę nie jest tylko i wyłącznie szkoleniem dla osób, które dopiero chcą działalność założyć. Tak. Absolutnie nie. Ta nazwa może być trochę myląca, może sugerować pewną ścieżkę, ale wcale tak to nie wygląda, ponieważ jak najbardziej jest ono również skierowane do osób, które już działalność prowadzą, ale mogą coś zmienić. Zgadza się, jak najbardziej tak, bo tak naprawdę te kwestie dotyczą i osób, które już prowadzą działalność, i osób, które dopiero zamierzają, bo jakby nie było, również fajne porady prawne w nich można znaleźć. Takie jak na przykład związane z muzyką, bo dużo osób też zapomina, że jeżeli chcemy puszczać muzykę w salonie beauty, to po pierwsze musimy odprowadzać abonament radiowo-telewizyjny, jeżeli posiadamy telewizor bądź radio, a poza tym musimy płacić w razie czego, jeżeli chcemy puszczać taką muzykę klientom, ZAIKS-owi bądź organizacjom zbiorowego zarządzania. Bo trzeba pamiętać, że jeżeli wydawany jest jakiś utwór, no to ktoś napisał tekst, ktoś jest producentem, ktoś śpiewa i każda z tych osób ma za sobą organizację, która chroni prawa autorskie tej konkretnej osoby. Jeżeli chcemy puścić jakiś utwór muzyczny, to powinniśmy każdej z tych organizacji zapłacić odpowiednią licencję za puszczanie takiej muzyki. I przyznam szczerze, że tam również taki trik jest sprzedany przeze mnie, w jaki sposób to zrobić, żeby ułatwić sobie życie. Dokładnie tak. Poza tym, jeśli chodzi o to ułatwianie życia, to miejmy świadomość, że istnieją instytucje i organy, które będą chciały nam to życie utrudnić. I dlatego też powstanie kolejny odcinek Akademii Online o dźwięcznej nazwie takiej roboczej kontrole. Bo nie wiem, czy wiecie, ile instytucji może w pewnym momencie wpaść do Waszego przybytku i Was skontrolować. Nie wiecie, nie zgadniecie, za cholerę nie zgadniecie. Kasia. 26. 26! Tak, 26 jest potencjalnych kontroli, które może przyjść i skontrolować salon beauty, natomiast my w tym szkoleniu omawiamy tych 18 najważniejszych. 18? Także prawie że tam taki pikuś, bym powiedziała. Natomiast faktycznie w tym szkoleniu opowiadamy o tym, czego osoba, która prowadzi salon beauty, może się spodziewać w ramach takiej kontroli. Czyli opowiadamy, w jaki sposób powinna być zawiadomiona lub czy może się spodziewać takiej kontroli bez zapowiedzi. Bo na przykład kontrola z ZAIKS-u może być bez zapowiedzi, czyli kontrola dotycząca puszczania muzyki. Wygląda to w ten sposób, że przychodzi pan bądź pani do salonu, siada sobie na kanapie i słucha. I czy coś leci, czy też nie leci. I potem przychodzi do właściciela i mówi, no proszę mi pokazać, w jaki sposób reguluje pan, pani odpowiednią należność za puszczanie takiej muzyki. Czy ma pani jakieś potwierdzenie na to, bądź pan. No i wtedy zaczynają się problemy, bo często albo nie. Jest tak, albo i nie, że dużo osób o tym nie wie, że w ogóle takie kontrole mogą być niezapowiedziane. Więc również
No myślę, że to najważniejsze będzie kontrola sanepidu, bo to jest taki must have salonów beauty, zważywszy na fakt, że nie mamy w naszym polskim ustawodawstwie przepisów, które byłyby aktualne i które by obejmowały wszystkie sanepidy, więc różnie te kontrole przebiegają i o różne rzeczy te sanepidy pytają. Mhm. Więc ja zebrałam w ogóle potencjalną listę rzeczy, o które może sanepid pytać, które może sprawdzać i tam jest to omawiane. No ale oczywiście tych kontroli jest o wiele więcej z Urzędu Skarbowego, nawet uwaga, ze Straży Pożarnej możemy mieć kontrolę, ale wiele, wiele innych z Państwowej Inspekcji Pracy, więc tych kontroli jest multum i krok po kroku je opowiadamy. Dokładnie. Poza tym kolejnym tematem, który będziemy poruszać niebawem, to słynne BDO. Wydawałoby się, że temat ucichł, ale to tak wcale nie do końca. No faktycznie nie do końca i bardzo dużo jest dywagacji na ten temat, zważywszy na fakt, że jeszcze nie ma takiej jednej linii, powiedziałabym, orzeczniczej i często urzędy w różny sposób odpowiadają na pytanie, zwłaszcza jeżeli chodzi o salony beauty, zwłaszcza jeżeli chodzi o stylistki paznokci, czy muszą, czy też nie muszą się rejestrować. Mhm. I ja podczas tego szkolenia rozważam wszystkie kwestie, wszystkie aspekty, wszystkie kwestie, które przemawiają za lub przeciw. I opowiadam właśnie na temat tego, jak wygląda kwestia rejestracji, sprawozdawczości i tego, kto obligatoryjnie przede wszystkim musi się zarejestrować. Bo pamiętajmy też, to myślę, że też mogę wspomnieć, że kara może być nałożona na nas, kara administracyjna, kara grzywny, do 1 000 000 zł za brak rejestracji w BDO. No to 3 dni piłowania, taki 1 000 000 zł, nie? No, i odrobimy. To naprawdę bardzo dobra stylistka, to chyba ty, Paula. Nie, żarty żartami, kochani, ale tutaj naprawdę nie ma się z czego śmiać, bo tak jak rozmawiałyśmy przed nagraniem, w Polsce ilość tych aktów prawnych, chyba tak mówiłaś, jest do kuriozalna. Zgadza się i powiedziałaś na początku statystyki, to może ja teraz trochę statystyk takich prawnych, prawno-przedsiębiorczych, bo w 2019 roku weszło ponad 21 tysięcy stron aktów prawnych, nowych. Nowych, to te stare nie wystarczały? No najwidoczniej nie, ale dla porównania w 2011 było ich ponad 16 tysięcy, więc zobaczmy jaka jest w ogóle różnica na przestrzeni tych lat. Ponadto przedsiębiorcy w ogóle wskazują zmienność prawa jako czynnik na drugim miejscu, którego najbardziej obawiają się w swoich przedsiębiorstwach. Czyli zobaczmy, przedsiębiorcy jakby nie było, mają tą świadomość, że prawo się zmienia i tego tak naprawdę najbardziej się boją, że nie nadążą za wprowadzeniem odpowiednich regulacji w swoich firmach. A ponadto chciałam nadmienić, że w przeciągu ostatnich 3 lat prawie 50% przedsiębiorców miało jakąś trudność w firmie o charakterze prawnym. Czyli oznacza to, że może dzisiaj nie mieliśmy jakiegoś problemu, ale za 3 bądź 6 lat na pewno taki problem u nas w przedsiębiorstwie się pojawi. Tak. I pytanie, czy jesteśmy zabezpieczeni odpowiednio na taki problem. I a propos jeszcze tej zmienności prawa, bo na naszym wspólnym live'ie na Facebooku padło bardzo fajne pytanie, że okej, ja kupię wzory dokumentów prawnych, ale co jeżeli prawo się zmieni? I tutaj też jak najbardziej mamy fajne rozwiązanie, ponieważ pamiętajcie, że w momencie, kiedy kupujecie szkolenia w Akademii Online, dostajecie dostęp do grupy na Facebooku, zamkniętej grupy na Facebooku. I to samo dotyczy również naszych szkoleń prawnych, gdzie Katarzyna przy pomocy być może swoich partnerów będzie takie aktualizacje wprowadzać. Czyli jeżeli coś się zmieni, dostaniecie od razu sygnał. Kochani, ten paragraf tutaj należałoby w tym momencie potraktować troszkę inaczej. Czyli cały czas trzymamy rękę na pulsie, nie jesteście pozostawieni sami sobie. Zgadza się. Dobrze, że też to powiedziałaś, bo istotną kwestią jest, że ja na co dzień współpracuję prawie z 20 już adwokatami i radcami prawnymi na terenie całego kraju, którzy są specjalistami w danych dziedzinach prawa. Czyli są ekspertami, którzy znają się na jednej dziedzinie i dzięki temu ja również na bieżąco dostaję od nich informacje, że coś w danej dziedzinie się właśnie zmieniło. I jestem w stanie też reagować i dawać sygnały moim klientom, żeby również byli na bieżąco. Dokładnie, to jest piękne, bo naprawdę wiemy, że jesteśmy odpowiednio zaopiekowani. Tak. A z tą opieką bywa różnie i bywa ona czasami naprawdę niezbędna, ponieważ ja cały czas z tyłu głowy mam ten jeden drastyczny przykład, którym podzieliłaś się ze mną i z widzami na live'ie na Instagramie z kolei.
No tak, to był drastyczny przykład. Przepraszam za zaskoczenie, ale ja czasami lubię tak zaskakiwać, bo też mam wrażenie, że jeżeli jest drastyczny przypadek, tak, to zapamiętuje dana osoba. I przyznam szczerze, że dostałam też kilka wiadomości, że musiałam to opowiedzieć dalej, tak, bo dotarło to do mnie i może przytoczę też ten przykład. Sytuacja wyglądała w ten sposób, że pani prowadziła salon beauty, miała bardzo różnego rodzaju, ma bardzo różnego rodzaju usługi w swojej ofercie, między innymi masaż bambusami. I przyszła pani na taki masaż i oczywiście powiedziała, że ona jest bardzo zestresowana, ona chce się zrelaksować i jak najmocniej tymi bambusami chciałaby zostać wymasowana. No więc w związku z oczekiwaniami pani wykonała ten masaż zgodnie z zaleceniami klientki, po czym ta pani wstała i zarzuciła tekstem pod tytułem: no, to teraz mam nadzieję, że poronię. I to naprawdę, ja teraz nawet jak to kolejny raz opowiadam, to mam ciarki, bo no, to jest drastyczny przypadek. I ja się tak zastanawiałam później, jak dowiedziałam się o tej sytuacji, co by było w sytuacji, gdyby ta pani przyszła do domu i powiedziała swojemu mężowi: no wiesz kochanie, ja przez tą panią poroniłam, bo ona mi nie powiedziała, że są jakieś przeciwwskazania do tego masażu bambusami, mimo iż kobieta z premedytacją przyszła, ona wiedziała, że jakie mogą być konsekwencje tego masażu. I ten mąż by się zdenerwował i poszedł z tym do sądu. Więc ważne jest niestety, ale zabezpieczanie się też przed takiego rodzaju sytuacjami, zwłaszcza jeżeli chodzi o ankiety przedzabiegowe z różnego rodzaju przeciwwskazaniami, żeby mieć podpis klientów. Ja wiem, że być może u stylistek paznokci takie dylematy nie będą powstawały, natomiast mogą być inne. Oczywiście, bo miejmy świadomość, że nie jesteśmy zegarmistrzami, którzy po prostu naprawiają zegarek i w razie czego trzeba będzie za zegarek oddać, tylko pracujemy na żywych organizmach. Też istnieje ryzyko bardzo duże przerwania ciągłości tkanki, skaleczenia, naruszenia powierzchni płytki paznokcia. Tutaj możliwości powikłań, choćby w postaci poparzeń chemicznych, podrażnień i uczuleń, są bardzo rozległe. Przecież wiemy doskonale, jak to wygląda w internetach. I później przyjdzie klientka, która będzie domagała się zadośćuczynienia, i może być duży problem. Dobrze, że ten temat poruszyłaś, ponieważ ja to w sumie stylistki paznokci, akurat tę daną dziedzinę branży beauty, porównuję trochę do lekarzy. A dziękujemy. Proszę bardzo, bo już zaraz wytłumaczę dlaczego. Bo to, co wspomniałaś, że przerywasz ciągłość naskórka, to wyobraźmy sobie teraz sytuację, w której przychodzi klientka, która ma HIV i wie, doskonale wie, że ma ten HIV, ale szuka salonu, w którym nie sterylizuje się narzędzi, nie zachowuje się podstawowych zasad bezpieczeństwa, higieny pracy. Nie używa się rękawiczek. Między innymi, czyli szuka takiego w cudzysłowie kozła ofiarnego. Przychodzi, robimy jej sterylizację niewysterylizowanymi narzędziami, a potem pani idzie do sądu i mówi: bo ja byłam w tym salonie i w tym salonie nie wysterylizowali narzędzi i ja się zaraziłam w tym salonie HIV-em. Tak. I to na nas, jako na przedsiębiorcach, będzie ciążył obowiązek udowodnienia tego, że zrobiliśmy wszystko, co należy, co w naszej mocy, że wykonaliśmy tą usługę z należytą starannością, żeby właśnie udowodnić, że to nie na nas spoczywa ta wina. I pamiętajmy także, że lekarze mają za sobą różnego rodzaju organizacje, które ich bronią, chronią, dodatkowo mają obligatoryjne ubezpieczenie. A my, jako stylistki paznokci, bo też swego czasu robiłam stylizację paznokci, no nie ma czegoś takiego. Dużo osób w ogóle nawet zapomina o ubezpieczeniu OC, tak naprawdę swojej działalności i naraża się na no, niefajne konsekwencje. A jednak zarażenie kogokolwiek jakąś taką chorobą, no to może wiązać się z niebotycznymi karami finansowymi. No myślę, że to jest bardzo fajny moment na podsumowanie, bo wybrzmiało to, że nasze fanaberie i nasze widzimisię w postaci używania rękawiczek, w postaci używania produktów jednorazowych, jednorazowo, a nie pakowanie pilników do kopert, gdzie to wszystko się kisi i gdzie ta bomba biologiczna po prostu narasta, 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 że to nie są bzdury wymyślone po to, żebyście wy, stylistki, kupowały więcej pilników. Nie. To jest element zadbania o wasze bezpieczeństwo, również prawne. Nie tylko to stricte zdrowotne, żeby się nie zarazić i nie zarazić klientki, ale żeby wasz biznes nie zatonął w pewnym momencie przez jedną klientkę, przez jedno skaleczenie, które może się zdarzyć każdemu.
Ale jeżeli zdarzy się osobie, która ma i używa autoklaw, która używa rękawiczek, która używa jednorazowych narzędzi, wtedy mamy dużo większe szanse w sądzie, nawet gdyby do takich sytuacji doszło. Jeżeli posiada odpowiednią też dokumentację prawną, bo to jest oczywiście też jako holistyczne podejście do biznesu. Dokładnie. I myślę, że ewidentnie na tym etapie możemy zakończyć, kochani. Bardzo pięknie dziękujemy za Waszą uwagę. Na koniec jeszcze dodam, że nasze materiały to jedno, nasze szkolenia online to drugie, ale jeżeli macie jakieś dalsze, głębsze, bardziej zindywidualizowane pytania tej natury, to Centrum Szkoleniowe Cognito w postaci liderki, właścicielki Katarzyny Rudlickiej bardzo chętnie porad będzie udzielać. Proszę się kontaktować bezpośrednio z Kasią, nie przeze mnie, broń Boże, ale jak najbardziej wiem, że tutaj już dużo spraw do Katarzyny skierowałam i znalazły fajny finał, nie w sądzie na szczęście, tylko udało się te kwestie bardzo ładnie, szybko, sprawnie rozwiązać. Ja również serdecznie zapraszam i bardzo Ci dziękuję za zaproszenie.